No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nikodem, a to jest kolejny odcinek z gry LEGO Harry Potter lata 5-7 i ostatnio karmiliśmy te strale oraz następnie byliśmy w Hogsmeade zebrać gwardię Dumbledora. I ominęła was krótka cutscenka, która prowadziła do tego, że Umbridge nas złapała. Złapała, nie? W sensie, że... No po prostu zamieniła na książki te, z których mieliśmy się uczyć obrony przed czarną magią. To zamieniła nas na te, które nas obowiązują w programie. I potem Neville znalazł pokój życzeń, który znajduje się na 7 piętrze w Hogwarcie. I udajemy się teraz za prawie bezgłowym Nickiem. Dokąd to my się tu udajemy? Właśnie. O, właśnie tutaj do Neville'a się udajemy, który znalazł właśnie to oto... coś. O, tutaj mamy studenta od razu do uratowania, to... Uczeń w niebezpieczeństwie. Tak właśnie polska wersja, nie? Nie ma to jak na płycie ten... grać. Co jest? Przecież tak... Tak ładnie miałem, 90 FPS-ów miałem, nie? Teraz 50. O, teraz niby mi pokazywało 100 FPS-ów. Dobra, chodźmy. No, 100 FPS-ów, kurde. Przy cutscenkach. Ja nie mogę, 120 FPS-ów, dobrze. Średnio 50 jest. Ciekawe ile przy Minecrafcie będzie. I co my tu mamy? Harry pokazuje nam jak tutaj walczyć. Jak tutaj się bronić. 60 FPS, kurde. Dalej się jaram, nie mogę w to uwierzyć, że mam tyle FPS-ów przy nagrywaniu w końcu. Freddy George tutaj. Tutaj Fred, czy tam George robi pojedynek z Cho Chang. Oj. O. Pojedynkowanie się. Czyli w angielskim znaczeniu dueling. Ja pierdziu. 20 na 200, to jest 1/10 tego. Masakra, i ta dzień zauroczona tym Harrym. Tym rumieńcem. Co tutaj... Miłość. No dobrze, tutaj Harry, jesteś w stanie iść? Chyba nie, skoro muszę Ronem tutaj sterować. No dobra, co my tu mamy?
Gdzie nas... Dean Thomas. No proszę. Nawet nie zauważyłem, że mamy tutaj postać Dina. Dobrze wiedzieć. Tutaj jest wielka sala, to na razie tu nie idziemy. Tutaj jest Filch. Dobra, później może nad tym pochminimy. Chodźmy zgodnie z fabułą. Ło! Kurde, Ron, jakie parkury tutaj uprawia. I idziemy do... Idziemy w kierunku pokoju wspólnego Gryfonów. Po co my idziemy do pokoju wspólnego Gryffindoru? Ktoś mi powie? Teraz mam 32 FPS-y. A, tu 70. Średnio to jest takie 50 tutaj. Teraz 32 znowu. Takie tu jest zróżnicowane, powiem wam. Tu Haremu się śni coś. A, tutaj ten, no. Harry widzi węża, który... o, Nagini właśnie, tutaj taki fajny wężyk, niefajny, 150 FPS, ja pitole. No i tutaj ten wąż zaatakuje pana Wesleya. A, tu niby hipnoza. No wiadomo, co jest gra dla dzieci, no to nie mogli krwi pokazać, nie? I co? Dumbledore tutaj wysyła jednego gościa, który idzie ten... A Harry idzie ze Snape'em na pierwszą lekcję oklumencji. Legilimens. Legilimens. Jak to było w filmie, książce, nie wiem, w książce, nie wiem. Skup się. A, czyli tutaj mamy ten. W którym coś się zmieniało? Snape, halo. Dobra, na U. Ja chcę zobaczyć Snape'a, jak zjeżdża ze zjeżdżalni. Dobra, widzę Dudley i chcę torta. To... Dudley dostanie torta. No i co? A, widzicie, tutaj postać, członek gangu Dudleya. Dobrze wiedzieć. No, halo, Snape. Złaź. Oho. Dobra. Mamy. Ile kasy. Super. Przepraszam, że tak ci omówię, ale ja to w nocy nagrywam i jest późno, jest godzina. No zaraz 12 w nocy, no to kurczę, no. No niestety, no. Robiłem jeszcze dużo ważnych rzeczy, oczywiście GTA sobie nie zainstaluję.
chodźmy jeszcze tutaj pokopać. I co my tu mamy? Aha, fragment herbu mamy z literinu oczywiście, żeby inaczej. O! Jedź tą koparą. A Dudley tutaj na tego torta czeka. Pokazuje, jaki to on jest głupi i silny. Jak to w GTA powiedzieli na CJ-a, tępy mięśniak. Tak się jakoś przyjęło. No dalej. A w szamo całego torta nawet się nie podzielił, tak jest jego kochany kuzyn. Dobra. Teraz to jesteśmy w domu Syriusza, tutaj jesteśmy. Tutaj widzimy portret matki Syriusza. Widzimy, że pani Wesley tutaj będzie coś zaraz potrzebowała. Snape. No tutaj klamkę potrzebuje. Harry. Otworzyliśmy drzwi. Tu nie możemy nic odblokować, bo nie znamy czaru. To znaczy otworzyć. O, widzimy tutaj Lupina, rodziców Harego i Syriusza siedzącego na fotelu. Fajny przyjacielski portret. Tylko tutaj brakuje jeszcze Petera Pettigrew, który już pewno zdradził rodziców Harego. Oj, a tutaj Snape tego chyba nie powinien widzieć. Panie profesorze, proszę nie patrzeć. Nie powinno pana to interesować. Czy się kazał założyć pelerynę niewidkę? No to akurat wiem, że pelerynkę niewidkę mogę sobie założyć. A tutaj Cho Cheng. Chciałem tego niebieskiego klocka. Jest. Dobra, Snape. Co ona tam potrzebuje? Co to jest? Turuszka czy pała baseballowa? Bo nie wiem. Dobra, i tu gdzieś powinna być różdżka. Ho, 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 ho. Kim ty lub czym ty jesteś, co, kolego? Nie chciałem ciebie akurat patronusem rozwalić, ale okej. Okay. Daliśmy Cho tutaj ładnie różdżkę jej. Myślałem, że go pocałuję. I co? Ministerstwo. Jeden na pięć. O. Tu jest szansa na zdobycie Trójwizarda właśnie tutaj w tym. O, tu już mamy tą siatkę.
Dobra, jakoś szybko na to poszło, ale na razie tego nie zbieramy. Ja tutaj zbieram coś innego. Pieniążki. Tutaj tak. 4 na 5. Od razu nam się tutaj rozpoczęło, coś super. I kolejny fragment herbu Ravenclaw. Oj! Szybko, Harry, wskakuj! Tutaj knot ewidentnie czegoś potrzebuje. Ojciec czuje, że nie zdobędziemy tutaj Trójwizarda w tej misji. Jeszcze tutaj pokminimy, co my tutaj możemy zrobić jeszcze. O. Mam tu tylko srebrne klocki. Nam za dużo nie dadzą. Hop. A, widzicie. I co? Jeszcze nie patrzcie. Osiemset. Pozbieramy. Jest. Trójzad. Tak się zbiera pieniądze. Sześćdziesiąt FPS-ów równe mam tutaj. Dobra, i tutaj liście, tutaj knotowi musimy dać. Proszę bardzo, panie ministrze. A Snape co? I kolejne wspomnienie. A, mogliśmy tutaj też dozbierać, widzicie. Co my tu mamy? Tu ewidentnie na górze coś jest, ale tu tutaj będziemy mogli sterować. Kim my będziemy mogli tutaj sterować? Wesleyami będziemy mogli tu sterować. O, widzimy nawet tutaj pudełko jest Wesleyów. Dobra. I co? A, Voldemort. A cóż ty, czarny panie, potrzebujesz? A, widzę. Przepowiednie ty potrzebujesz, Voldemorcie. I przy tych cutscenkach 120 FPS-ów, to jest piękne. No dobra, mamy poziom ukończony. Ja, 200 FPS-ów, nice. Moi drodzy, no to by było na tyle w tym odcinku, taki krótki odcinek, a ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka, trzymajcie się, na razie, cześć!